Uff, jak gorąco, ależ to był, Pani Jolu, wspaniały weekend. Mnóstwo imprez, koncerty, co tam jeszcze było, kino. W kinie też szaleństwa, nie tylko filmowe. Orkiestra Denta Expressia. Występ wspaniałej, uzdolnionej młodzieży, właściwie dzieci ze szkoły tańca Mastim. Kino na leżaczkach rozpoczęło naszą wakacyjną przygodę i tak można by było wymieniać bez końca, ale budujące jest to, że przez ten weekend udało się zebrać tyle pieniędzy. Wróciłam z urlopu i akurat to był taki pierwszy chyba weekend mój, kiedy sobie wędrowałam i patrzyłam, co w Radomsku się dzieje, i to, co działo się w niedzielę, powiem szczerze, przerosło moje wszelkie, nie wiem, oczekiwania, abstrahując już od występów artystycznych, które były piękne i naprawdę, i zlot samochodów i to wszystko, no ale... No oczywiście jeszcze koncert wschód-zachód zbliżenia. Tak. Teraz były wspomnienia. Tak, tak, ale obok tego pojawiła się akcja, która po prostu chyba ruszyła nas wszystkich. To jest pomaganie Mateuszowi, który walczy z chłoniakiem, i to, co działo się w niedzielę, jak wszyscy rzucili się, żeby temu chłopcu pomóc, bo mamy 2 miesiące, żeby uzbierać ponad 1,5 miliona złotych, to powiem szczerze, że ze mną to jest do dzisiaj, to, co Jolu, ja zobaczyłam pomaganie w niedzielę. Jest fajne. Tak. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. A oprócz tego? Oprócz tego mamy dzisiaj naprawdę bardzo różnorodnych, ale bardzo fajnych gości. Spotkamy się z panem Arturem Tatarą. To jest mister, a czego mister, to państwo usłyszą za chwilę. Karolina Mysłek, nasza instruktorka, pojechała do Gdańska na bardzo wyjątkową konferencję. Pojechała, pokazała tam też swoje obrazy, z czego bardzo się cieszymy. I też o tym opowie. I będą z nami rodzina, przyjaciele Mateusza, o którym mówiliśmy chwileczkę temu. A na zakończenie oczywiście upominek muzyczny. Tym razem zajrzymy do studia malutkie Przemka Pacana. Paweł Zagaj, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy, kłaniamy się nisko. Jest takie piękne powiedzenie, nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. A ludzie chętnie dzielą się, prawda? Są z nami pani Katarzyna Czapla, mama Mateusza, dla którego zbieramy pieniążki, i pani Joanna Mielczarek, koordynator tej pięknej akcji pomocy. Witam serdecznie. To prawda, że najważniejsze, żeby się dzielić, i ludzie chętnie się dzielą. Przykład był chyba w ostatni weekend. Tak, to, co się wydarzyło, to była niesamowita akcja, zorganizowana totalnie na spontana, na po prostu wariata, bym powiedziała, bo zorganizowaliśmy to w 3 dni. Natomiast odzew od ludzi był niesamowity. Tyle osób, ile nam się włączyło w tą akcję. Młodzież, społeczność szkolna, szkoły podstawowe z powiatu naszego radomszczańskiego, szkoły średnie z powiatu radomszczańskiego. Dodatkowo ludzie dobrej woli z gminy Dobryszyce, którzy no, piekli ciasta na ten kiermasz, tak? Tam w granicach 200... Pyszne ciasta. Przepyszne ciasta. Tam było w granicach 200 ciast. W trakcie kiermaszu, kiedy okazało się, że zaczyna nam ich brakować, rozdzwoniliśmy znowu telefony i te ciasta były pieczone jeszcze w niedzielę. I dostarczane do nas gorące, prosto z piekarników. Przez ten weekend bardzo dużo się działo, właściwie wszędzie, ale również tutaj u nas, w Miejskim Domu Kultury i w okolicy. Nie chce mi się wierzyć, 50 tysięcy ponad? Tak. Zebranych. Ja potwierdzam, tak, jako mama potwierdzam. Byłam świadkiem całą niedzielę pracy, tak ogrom ludzi, którzy włączyli się w to wszystko. Więc po prostu my jako rodzice, moim mężem, naprawdę jesteśmy zachwyceni i no, mamy ogromne serce i podziw. Ukłon oddajemy tym wszystkim osobom, tym wszystkim placówkom, które naprawdę włączyły się w tą całą akcję. Ale zacznijmy od początku, bo walczymy o Mateusza. Tak. Kim jest Mateusz i kim jest dla pani Mateusz? Znaczy dla mnie przede wszystkim jest moim dzieckiem, pierwszym synem. W tej chwili ma 19 lat, chodzi do szkoły, do zespołu szkół elektryczno-elektronicznych. W tej chwili będzie w 4. klasie, czyli w klasie maturalnej, gdzie jego marzeniem w tej chwili jest po prostu wyjść ze szpitala i rozpocząć naprawdę normalne życie ze swoimi kolegami.
czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Mamy dwa miesiące na zebranie ponad 1,5 miliona złotych, a Mateusz walczy z chłoniakiem. Tak, z chłoniakiem złośliwym, Delce tebel. Jest to taki rodzaj właśnie chłoniaka, który jest to guz w śródpiersiu, umieszczony w takim miejscu, gdzie utrudnia mu niestety oddychanie. Mateusz gdzie jest teraz? Teraz w tej chwili znajduje się w szpitalu imieniem Kopernika w Łodzi, bo niestety dostaliśmy informację, że do momentu, kiedy mamy czas na zebranie tej sumy, musi dostać kolejną chemię ratunkową. To wszystko dzieje się bardzo szybko. Bardzo szybko muszą być zebrane te pieniądze, ale chyba choroba posunęła się bardzo szybko. Kiedy pani dowiedziała się o tym, że syn jest tak bardzo chory? Wszystko zaczęło się jakby od niewinnego kaszlu we wrześniu, jak rozpoczął kolejny rok szkolny. Ale dodajmy również, że Mateusz jest sportowcem. Tak, oczywiście. Uwielbia sport. Właśnie nic nie wskazywało na to, że może cokolwiek się dziać, ponieważ on gra cały czas zawodowo w tenisa stołowego. I zaczął kaszleć, tak? Tak, zaczął kaszleć. I myśleliśmy, że to jest zwykłe przeziębienie. Więc wiadomo, konsultacja lekarska to. I dopiero 4 grudnia dostaliśmy się bo stwierdziłam, że nie ma innego pomysłu, tylko dostać się prywatnie do specjalisty, bo niestety pandemia też robiła trudności w tym, żeby jakąś postawić diagnozę. I pani doktor zleciła zrobienie prześwietlenia klatki piersiowej. I to niestety dało swój rezultat, że mieliśmy tą taką wstępną diagnozę, że jest to nowotwór. Dopiero później, po konsultacji w szpitalu w Wieluniu, gdzie już było potwierdzone badaniami, bezpośrednio dostaliśmy się właśnie do szpitala imieniem Kopernika w Łodzi. No i tam zaczęła się niestety walka przede wszystkim o życie, ponieważ jak trafił, to miał naprawdę 5 mm przepuszczalności powietrza. Guz był wielkości 18 na 15 centymetrów. Więc oni po prostu szybko musieli wstawić mu rurkę, która ułatwiała mu oddychanie, żeby zrobić nawet sam, pobrać do biopsji wycinek, żeby zdiagnozować po prostu, w jakim stadium jest choroba. Nie? Więc na dzień dobry dostał 6 cykli chemii takiej ratunkowych, żeby można było, nawet był w śpiączce właśnie farmakologicznej też, która po prostu pozwoliła mu na taki spokojny oddech, żeby mógł to wszystko ten najgorszy czas przejść. Po tym 6 cyklach tej chemii naprawdę dostaliśmy światełko w tunelu, ponieważ guz się zmniejszył z 18 na 9 centymetrów. Więc naprawdę lekarze podjęli decyzję, że jak dadzą jeszcze mocniejszą chemię. Mieliśmy obawy, no bo wiadomo, no jest mnóstwo innych układów w organizmie człowieka, gdzie no też że mogą ulec uszkodzeniu, no ale nie mieliśmy wyjścia, więc zdecydowaliśmy, że podamy tą chemię, to lekarze w sumie zdecydowali, my tylko musieliśmy wyrazić zgodę i syn, że to naprawdę przyniesie bardzo dobry efekt. I jeszcze do tego już nawet lekarze wspominali, że jak będzie naprawdę ten guz się zmniejszy do jakichś tam milimetrów, to zrobimy jeszcze dla pewności przeszczep szpiku kostnego, z czego właśnie tym bardziej, że były cały czas robione badania i wskazywały na to, że jest szansa nawet na to. Ale ta chemia okazała się za słaba. Niestety, tydzień temu w środę mieliśmy to badanie PET, więc od razu mieliśmy konsultację z lekarzem od razu w czwartek. I pan doktor, no profesorowie powiedzieli, że no niestety nie jest dobrze. I właśnie dlatego potrzebny jest ten bardzo drogi lek. Tak. I powracamy do akcji, która trwa i cały czas trwa, bo to nie jest tak, oczywiście. Że gdzieś jesteśmy przy końcu tej nie, zbiórki. Jesteśmy na początku. Jesteśmy na początku i to musimy podkreślać. Jest. Jesteśmy wszyscy na początku i właśnie dlatego potrzebny jest ten bardzo drogi lek. Powracamy do zbiórki. Zbiórka cały czas trwa. Jesteśmy na początku drogi. Tak, jest to początek drogi. Mamy z mężem jeszcze wiele pomysłów. Mam nadzieję, że nam się uda je zrealizować. W tej chwili będą odbywać się jeszcze kiermasze w okolicznych miejscowościach. Najbliższy jest w Kamieńsku. Będzie odbywał się również w Gomunicach. Tam oczywiście zaangażowana jest młodzież, szczególnie ze szkoły z elektryka naszego Radomszczańskiego, dlatego że tam chodzi Mateusz. A pani jest nauczycielką, tak? Również. I pani uczyła Mateusza, tak? Uczyłam. Miałam przyjemność uczyć Mateusza fizyki właśnie w tej szkole. Natomiast znam Mateusza od dziecka. Mieliśmy przyjemność poznać się wiele lat temu, natomiast nasze kontakty były sporadyczne przez te lata. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że to jest Mateusz, to
po prostu zrobiliśmy, no dobrze, to zrobiliśmy. Trwają różnego rodzaju zbiórki, festyny, koncerty, spotkania. Tak. A jeżeli ktoś chce wpłacić pieniążki, też jest taka możliwość, tak, jest, prawda? Taka możliwość, oczywiście. Są dwa konta, ale również są licytacje, dwie internetowe, prowadzone na Facebooku. Tam też można wspierać Mateusza. Mnie troszkę nie było teraz w Radomsku i wróciłam właśnie praktycznie w niedzielę i cały czas docierają do nas informacje o tym, że ktoś jest chory, prawda? Nawet bombardują takie informacje z, nie wiem, z mediów, z Facebooka. Ale powiem szczerze, jak ja zobaczyłam to, co się działo w niedzielę w Radomsku, to byłam, nie wiem, poruszona, wzruszona i powiem szczerze, że cały czas to we mnie siedzi. I tak się zastanawiam, skąd panie czerpią siłę do tego, żeby tak działać z uśmiechem, z optymizmem, z radością, bo to od pań bije i to, tym zarażacie, naprawdę. No to jest prawda. To po prostu ja zawsze całe życie zadawałam sobie pytanie, jak ja bym się zachowała w sytuacji, kiedy by mnie to w życiu spotkało, bo człowiek jest wrażliwy na takie choroby różne, szczególnie dzieci. I nagle to się dzieje. Więc to po prostu przychodzi samo, a szczególnie mama, która naprawdę ma chore dziecko, robi wszystko. Puka wszędzie, dzwoni wszędzie. Nieważna jest duma, nieważny jest honor. Po prostu robimy wszystko z mężem, żeby chociaż dać na miastkę normalnego życia z własnemu dziecku. I właśnie to jest to, że takie jest szczególnie oparcie tych wszystkich ludzi. To też na nas działa jak jakiś magnetyzm, więc po prostu bardzo dziękujemy za to i chcemy tego jeszcze więcej, bo naprawdę jak my widzimy, że wszyscy się też starają i wierzą w to, to jest jakby dla nas dodatkowa wiara, żeby iść do przodu. To jest najważniejsze. I póki nie osiągniemy tego celu, nie poddajemy się. I tak samo myśli Mateusz, ja muszę to powiedzieć, bo on cały czas codziennie mi mówi, do mnie mówi, mamo, to co się dzieje, jesteś niewiarygodna, idź do przodu. Ja wierzę w ciebie i cały czas się za ciebie modlę i mówi, zobaczysz, że dacie radę, wszyscy dacie radę. Także myślę, że jeżeli on wierzy w to i on się czuje na sile, że pokona tą chorobę, no to my z naszej strony nie mamy nic innego, tylko musimy działać. Bardzo dziękujemy. Proszę pozdrowić Mateusza. Trzymamy mocno zaciśnięte kciuki. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkich namawiamy, zapraszamy do pomocy. I co, spotkamy się na kolejnych akcjach, koncertach, jednocześnie konto również w tle naszej dzisiejszej rozmowy. Zapraszamy Państwa, bo pomaganie jest po prostu fajne. Pomagać trzeba. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, bo mieliśmy wczoraj przyjemność z tych wszystkich zbiórek, z MDK-u z Radomska, z tych łączących się z nami szkół, ze Szkołą Podstawową Stobiecko-Szlacheckie, które uzbierało kwotę 16 863,40 zł. Do tego Szkoła Podstawowa w Kamieńsku 11 030 zł. MDK Radomsko 50 000. Wczoraj dokonaliśmy ogromnej wpłaty. Przelaliśmy na konto fundacji 67 813 zł. Z tych wszystkich na razie zebranych pieniążków, wszystko już wczoraj zostało przelane na konto fundacji. Powiedzmy, ile nam jeszcze brakuje? No brakuje nam jeszcze dużo. No niestety 1 200 000 żeśmy to widzieli, bo jeszcze nie mamy z tego pierwszego konta po prostu takich wiadomości, bo tam jest coś takiego, że panie pracują w wolontariacie, więc my musimy raz na tydzień się z nimi łączyć i one nam podają to konto. W tej chwili tutaj mąż Asi zobaczył, mamy już 250 tysięcy na się pomaga, gdzie wszyscy to widzą, więc nasze konta rosną, serduszka również, no i działamy. I uśmiechy. Można to przeliczyć na przykład na mieszkańców Radomska albo powiatu, ile powinniśmy wpłacić, żeby... Do czego gorąco pani serdecznie jest fizykiem, namawiamy. To może nam pomoże. Około 13 zł, jeżeli by każdy wpłacił, były przeliczenia takie orientacyjne, tak naprawdę zdążylibyśmy z czasem i zebralibyśmy tą pełną kwotę. Czyli prosimy każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu, prosimy... Powiatu możliwości, wspaniałego powiatu. Prosimy wpłacić 13 zł i powiedzieć sobie głośno, się pomaga. Pani Katarzyna Czapla, mama Mateusza oraz pani Joanna Mielczarek, koordynator akcji. Panie były naszymi gośćmi w programie Kultura ma głos. Dziękujemy bardzo.
Program Kultura ma głos. Naszym gościem jest Artur Tatara, Mister Fitness 2021, model, fotograf Radom Szanin. Witam serdecznie, witamy. Witam serdecznie. I myślę, że od tego chyba rozpoczniemy naszą rozmowę. Radom Szanin. Od czego się zaczęło, tak? Szkoła numer... Szkoła podstawowa numer 2 w Radomsku. Czyli bliziutko MDK-u? Dokładnie, dokładnie. Zawsze, często tutaj chodziliśmy właśnie, chyba co tydzień były takie piątkowe seanse w kinie właśnie w MDK-u. No i w sumie dobrze wspominam ten okres. I był sport, tenis stołowy? Tak, tenis stołowy, ale ja późno zacząłem grać w wieku 15 lat, 15 i pół, coś takiego. Największy sukces? Największy sukces w tenisie? Tak. Ojejku. Kilka wygranych. Kilka wygranych, no myślę, że jakichś szczególnych zbytnio nie było. Natomiast w wieku 18 lat wyprowadziłem się do Gdańska. Tam pograłem trochę w klubie AZS, AWF z Baltak Gdańsk. I no kurde, zakochałem się w tamtym klubie, naprawdę. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera. Tutaj w radomszczańskim klubie tego nie do końca miałem, także postanowiłem to zmienić. Spada taki trochę obieży świat, bo tak, Radomsko, Gdańsk, a teraz Mister Beskidów, czyli od morza po góry. Skąd te Beskidy? Wie pani co, ja wysłałem wcześniej zgłoszenie do Mistera Ziemi Łódzkiej i dostałem zaproszenie właśnie do konkursu, ale stwierdziłem, że pojadę jeszcze na casting na Mistera Beskidów, bo tam oprócz tego, że można było dostać się do konkursu, to również do agencji. I stwierdziłem, że to będzie lepsza szansa na rozwój, że więcej dzięki temu zyskam. I po prostu poszedłem właśnie w tą stronę. I w sumie nie żałuję, bo zyskałem fajny tytuł, jestem zadowolony, naprawdę ta podróż była warta przebycia i uważam, że... Ja nie bez przyczyny powiedziałem o tym tenisie stołowym, ponieważ sport pomaga. Dokładnie. Bo... Co trzeba zrobić, żeby zostać misterem? O. Trzeba być wysportowanym. Tak. Co trzeba zrobić, żeby zostać misterem? Kiedy i w jakiej sytuacji pojawiła się ta iskierka, że właśnie pójdę w tym kierunku? W kierunku modelingu, tak? Tak. To znaczy tak, jak mieszkałem jeszcze w Gdańsku, będę szczery. Chodziłem wtedy do pracy, której nie do końca lubiłem. Chciałem to zmienić. Nie ma nic gorszego w życiu. Dokładnie. A moja mama od zawsze mi powtarzała, zawsze chciała, żebym spełniał swoje marzenia, robił to, co kocham i był po prostu szczęśliwy. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy mamę oczywiście bardzo serdecznie. I moja mama wypchnęła mnie troszkę na ten tor. Chciała właśnie, żebym szedł w stronę modelingu. Mówiła, że mam do tego warunki. Ja się z początku z tym nie godziłem, ale trenowałem w międzyczasie, robiłem swoje, robiłem zdjęcia, uczyłem się pozować i no cóż. Ale teraz również pan zajmuje się fotografią. Tak, specjalizacja tak. Fotografia portretowa. Tak, zgadza się. Jakby właśnie jak wróciłem z Gdańska już do Radomska, to już tak stwierdziłem, że zacznę robić i to, tak? Bo jakby w życiu nie warto polegać tylko na jednym źródle dochodu. Warto sobie to jakoś rozłożyć na kilka części i powiedzmy zarabiać z kilku stron, nie? Także... A czy teraz można powiedzieć, że to, co pan robi, to jest właśnie to? To jest pasja? Myślę, że tak. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej o pracy, że wykonywał pan pracę, którą nie do końca chciał pan wykonywać. Jasne. A ja dodałem, że nie ma rzeczy gorszej, bo my z Jolą kochamy swoją pracę i to jest pasja. I teraz to, co pan robi, to jest pasja? To jest to? Tak. Myślę, że tak. Po prostu... Czy nadal jeszcze poszukuje pan swojej drogi? Ja, wie pan co, ja nadal całe życie poszukuję, no tak naprawdę, ale nie, ja lubię to robić, lubię być przed aparatem, lubię robić ludziom zdjęcia, lubię ten klimat, kiedy jest dobra atmosfera, kiedy ludzie się świetnie bawią, kiedy można fajnie pogadać, poznać nowe osoby i naprawdę czegoś fajnego się nauczyć. I lubię to. I robić zdjęcia, i pozować do zdjęć. Ostatnio wziąłem się za, można powiedzieć, karierę muzyczną, to znaczy planuję wystartować w konkursach muzycznych, planuję śpiewać, również planuję... Czyli świat artystyczny. Tak, bez wątpienia. My spotkaliśmy się w Miejskim Domu Kultury, ponieważ przyszedł pan do nas z pomysłem, który być może uda nam się w czasie spadających liści, czyli jesienią zrealizować w naszej placówce. Dokładnie. Co to będzie? Mowa tutaj... Możemy już zdradzić tajemnicę? Jasne, pewnie, że możemy. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, o warsztatach z fotografii, warsztatach, które miałyby na celu pomóc ludziom robić lepsze zdjęcia, lepiej wychodzić na zdjęciach,
To byłoby coś na zasadzie kursu modelingowego, ewentualnie właśnie... No i przy okazji dobra zabawa, bo na pewno i muzyka. Nie, oczywiście. Pojawić. Muzyka, świetna atmosfera, świetni ludzie też. Na pewno byśmy sprowadzili... Myśli pan o takiej imprezie ogólnopolskiej, żeby zaprosić osoby tak, do tak, nas? Tak, tak, tak. Jakby chcemy zaprosić ludzi z Warszawy, fotografów, modeli, modelki. Też ludzi z agencji Grabowska Models, w której jestem. No i cóż, myślimy, żeby zrobić coś takiego fajnego, żeby faktycznie ludzie coś z tych warsztatów wynieśli, żeby to było coś ciekawego i żeby no przede wszystkim Radomsko się o tym dowiedziało. No to szykuje nam się niezła impreza jesienią. Mhm. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować, no już teraz możemy powiedzieć, nasze wspólne plany, że nic nam nie przeszkodzi, nic nie stanie na przeszkodzie. Myślę oczywiście... odpukać mocno, żeby żadna czwarta, piąta, szósta żadna i siódma delta. Delta. Do nas tutaj nie zastukała. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia w realizacji swoich pasji życiowych. A naszym gościem był Artur Tatara, Mister Fitness 2021. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Prosto z Gdańska do studia programu Kultura ma głos przyjechała pani... Przypłynęła statkiem. Pani Karolina Mysok, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ale to nie był czas opalania się na plaży. Absolutnie to nie był czas kąpieli morskich. Pani Karolina reprezentowała naszą placówkę, nasze miasto na międzynarodowej konferencji. Słowiański duch we współczesnym świecie. No właśnie, jak się ma słowiański duch we współczesnym świecie? Myślę, że coraz lepiej, co zostało pokazane na tej konferencji międzynarodowej i wystawie, ponieważ w Gdańskiej Szkole Wyższej, może zacznę od początku, 24 i 25 czerwca odbyła się taka konferencja, gdzie spotkała się nauka ze sztuką. Czyli był to taki dialog nauki ze sztuką. Chyba po raz pierwszy tłumaczyłam swoje prace, co nie było łatwe, ale myślę, że się udało. Tłumaczyłam swoje prace, tak, czyli... Bo od razu musimy też zaznaczyć, że tak. Pani cztery prace były prezentowane. Tak, moje cztery prace były prezentowane. Okazało się, że tworzę prace... które są jakby w duchu słowiańskim i zostałam zaproszona do tej wystawy. Były to dwa obrazy, Wejście i Horse, czyli po słowiańsku Księżyc, oraz Tryglaw, inspiracja tym bóstwem słowiańskim i Noc. Jedną z prac mogliśmy oglądać w trakcie Artry, czyli artystycznego Radomska na ostatniej wystawie. Tak, rzeczywiście tą pracę Tryglaw pokazywałam na wystawie w muzeum podczas Artry, ostatniej Artry przed pandemią, która się odbyła. Mm-hmm. I tak, te prace, bo ja tutaj przed sobą mam świetne wydanie z tej konferencji i wystawy Słowiański duch we współczesnym świecie. Jest to praca zbiorowa, czyli mamy tu prace naukowe tych prelegentów, którzy występowali, oraz w drugiej części mamy prace artystów, którzy pokazywali na tej wystawie swoje prace. I zarówno redakcją, jak i organizatorami tej wystawy jest profesor Adam Jan Karpiński z Gdańskiej Szkoły Wyższej, Barbara Krygier z Narodowej Akademii Słowiańskiej i mój drogi kolega Krzysztof Andrzej Górecki, artysta i filozof z Warszawy. Także też im dziękuję za zaproszenie, bo to oni tak właściwie są głównymi organizatorami i zaprosili mnie do tego projektu. Ale Karolina, jesteś instruktorem w Miejskim Domu Kultury, artystą plastykiem i ta słowiańszczyzna co jakiś czas powraca. Powiedz mi, skąd u ciebie fascynacja właśnie tym tematem? Od zawsze mnie fascynowała przyroda, a przyroda, tak jak powiedziałam też zresztą przy okazji tam na tej wystawie, przyroda to słowiańskość, słowiańskość to przyroda. Tutaj człowieka też nie ma bez przyrody, nas by po prostu nie było. Ona jest najważniejsza, mimo to, że gdzieś tam podlega pod człowieka, to jednak ona jest tutaj na tym świecie ważna. Bez niej byśmy po prostu, no powinniśmy żyć z harmonią. Zawsze mnie to inspirowało mnie na początku jakieś tam dawne podania, legendy, gdzieś to wszystko oscylowało wokół tej tajemniczości przyrody, jakieś tam...
mroczne lasy, światło księżyca, które się pojawiało w malarstwie romantycznym. Też chodzi o te pejzaże, tak? Kaspar David Friedrich, malarstwo też Malczewskiego, Witolda Pruszkowskiego, ogólnie malarstwo romantyczne, a później poznałam mitologię słowiańską, idąc za tym, kopałam dalej. Co to jest to podanie, co to jest ta legenda, skąd to tak naprawdę pochodzi, jakie są źródła tego wszystkiego. No i tak się zaczęło, się rozkręciło. I powiem ci, że jak się z tobą rozmawia i jak kiedy wejdzie się na temat właśnie słowiańszczyzny, to jest ten błysk w oku i po prostu się rozpędzasz i mogłabyś mówić i mówić. I patrzymy na zegarek, że program mógłby trwać kilka godzin. Tak, ale przy okazji możemy zaprosić na wystawę, bo Karolina naprawdę dołożyła dużo serca do wystawy, którą można oglądać w naszej galerii Słów Parę. Tak, ja serdecznie zapraszam na wystawę, która nosi tytuł Spotkanie o zachodzie słońca, ponieważ było to takie spotkanie zorganizowane nie tylko ze względu też na wystawę, ale też opowiedzieć troszeczkę o Nocy Kupały, ponieważ też była tutaj u nas pani Basia Sitek z Muzeum Regionalnego, która opowiadała o tych dawnych obrzędach. Natomiast na wystawie prezentujemy wspaniałe maski Michała Zaskórskiego i jego stroje. Także bardzo serdecznie polecam. Są również zdjęcia z innego jego spektaklu, taka dokumentacja fotograficzna z Szalonej Małgorzaty. Też bardzo ciekawe. Tutaj pan dyrektor ma w planach, może w przyszłości uda się powtórzyć ten spektakl. To jest marzenie. To jest nasze marzenie. Już wstępnie z Michałem rozmawiałem. No zobaczymy. Bo pan dyrektor miał swój udział w tym spektaklu. Tak, to był 2008 rok. Ta wystawa pozostanie w naszej galerii do końca lipca, a to wydarzenie, które odbyło się o zachodzie słońca, właśnie pozostawiło po sobie pięknie przygotowaną przez panią wystawę, którą no koniecznie trzeba zobaczyć. Zapraszamy do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A osoby, które gdzieś na wakacje udają się w kierunku Gdańska, no to koniecznie gdzie? W które miejsce? Do Gdańskiej Szkoły Wyższej. Tak, zapraszamy serdecznie. I możliwe, że powtórzy się może taka konferencja za rok. Także na pewno będę zapraszać i będę o tym głośno mówiła. Czy ja bym mogła jeszcze kawałeczek tutaj bardzo przeczytać? Bardzo proszę, oczywiście. Ponieważ, to jest właśnie to, kiedy Karolina zaczyna mówić o słowiańszczyźnie. Taki kawałeczek z tej publikacji. Słowiańska perspektywa to punkt widzenia, przez który zarówno świat nauki, jak i świat sztuki próbują przyjrzeć się sobie w nieco odmienny sposób. Troska o zachowanie harmonii w kontakcie z szeroko pojmowaną naturą kreuje potrzebę nieustannej pracy nad rozwijaniem świadomości istoty ludzkiej w celu zrozumienia jej miejsca i roli we wszechświecie. Także może tak zakończę intrygująco. Pięknie. No. Ależ pani zamarliśmy po prostu. Pani Jolu, ależ jesteśmy dumni naszym reprezentantem w Gdańsku na międzynarodowej konferencji i gościem w programie. Ja tylko dodam, instruktor działu edukacji artystycznej organizacji IMPRES. Pani Karolina Mysłek, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziś wyjątkowo nie ma z nami Marty Renik, ale do kina nieustająco zapraszamy. Marta na urlopie, pozdrawiamy serdecznie. Repertuar na naszych stronach. Właśnie, pani Marta przed wyjazdem na urlop przygotowała repertuar szalonego kina Pasja. Oczywiście będą poranki, cały czas przez wakacje zapraszamy na poranki połączone z warsztatami. Rusza kino familijne. No, nie pozostanie nam nic innego, jak zaprosić do bezpiecznego kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Zapraszamy, przybywajcie, a na zakończenie dzisiejszego programu, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy do studia Malutkie Przemka Pacana. Posłuchajmy, co tam się dzieje, a my żegnamy się do usłyszenia za tydzień, jak zwykle premierowo w czwartek o 18:00. Program Kultura ma głos. What we're living in, let me tell ya, it's a wonder man can knit at all. When things are big that should be small, who can tell what magic spells will be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't sleep, I can't breathe, no more we will be. And nothing gonna change the way we live, 'cause we can always take
but I never give. And now the things are changing for the worse. Wow, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give this future. If I could sleep, the sickly ties that early Memphis made. And now every mother can choose the color of her child. That's not nature's way. Well, that's what is yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time I found a new religion. Wow, it's so insane to sail the stars on another strain. There's something in futures that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for yourselves. Twisting our new technology. Oh, now there is no sound, for we all live underground. Futures. Should be small.